trenerze, dzisiaj istny dreszczowiec na hali Toruń Arena. Udało się wygrać przed bardzo liczną publicznością. To chyba znakomite emocje dla Was, że możecie grać przy takiej liczności i dawać im zwycięstwa. No tak, myślę, że zawodnicy dzisiaj mocno przeżywali to, co się dzieje na trybunach przede wszystkim, bo no, niezwykła frekwencja jak na futsali i to bardzo cieszy, to jest budujące. Myślę, że każdy zawodnik gdzieś tam dołożył cegiełkę do tego, aby ci nasi kibice przychodzili na nasze mecze, bo pamiętajmy, że właściwie wszystkie mecze u siebie były z kompletem publiczności, a dzisiaj na tej wspaniałej, w tej wspaniałej hali no gdzieś tam udało się zgromadzić jeszcze większą rzeszę kibiców, także to bardzo cieszy. No i cieszy to, że wygraliśmy ten mecz, bo co by nie mówić, no mocno chcieliśmy ten mecz wygrać i myślę, że zasłużenie jednak wygraliśmy dzisiaj, bo myślę, że byliśmy bardziej zdeterminowani i wykorzystaliśmy mimo wszystko to, co nad czym pracujemy. Także cieszę się, że drużyna gdzieś tam odnotowuje ten postęp i progres i dużo analizujemy, także fajnie, jest duży pozytyw. Podsumowując sezon, piąte miejsce, to dzisiejsze zwycięstwo, taka kropka nad i nad udanym sezonem dla Beniaminka. No tak, oczywiście trzeba pamiętać, że gdzieś tam ten zespół jest dopiero budowany i mieliśmy wielu debiutantów w tym sezonie, także to też nie jest takie łatwe wejść, zagrać w futsal Ekstraklasie tak z marszu na takim poziomie, także myślę, że niezły pierwszy krok, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Zobaczymy, co dalej. Wszystko się okaże, co nam przyniesie przyszłość, jakie będziemy mieli możliwości budżetowe i jak będziemy mogli pracować, bo niewątpliwie potrzeba nam wiele, wiele pracy do tego, aby osiągać sukcesy w futsal Ekstraklasie. No to na koniec zapytam Cię, czy chciałby tutaj częściej trener grać na tej hali w Toruniu mecze swojej drużyny? Myślę, że jak tylu kibiców będzie tutaj przychodzić, to jak najbardziej. Trenerze, dzisiaj z FC Toruń graliście do końca jak równy z równym, trochę szczęścia zabrakło. Marcin Mikołajewicz niestety pokarał Was. Znaczy, nie ma czegoś takiego jak szczęście, są umiejętności, po prostu na dzień dzisiejszy Toruń ma egzekutora, który w tych trudnych momentach trafia, my na dzień dzisiejszy takiego egzekutora nie mamy. Oczywiście mamy kilku zawodników, którzy mogą do tego pretendować, ale na dzień dzisiejszy no niestety to jest ta delikatna różnica, która dzisiaj jakby w tym meczu zaowocowała. Jak Pan oceni cały sezon, już zakończony, druga połowa tabeli, czy na to liczyliście przed początkiem tego sezonu? Znaczy, no teraz możemy sobie powiedzieć, tak naprawdę mieliśmy ogromne tak naprawdę rotacje w składzie, więc dla nas pierwsze co było to sytuacja taka, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. Cel został osiągnięty. Tak naprawdę też chciałem, żeby nie jechać właśnie na ten ostatni mecz do Torunia, żeby nie jechać na mecz o utrzymanie. To było dla nas istotne. Ta druga część tabeli no nie jest nas, nie satysfakcjonuje, bo chyba każdy widzi, jak gramy, tak? Nie zasługujemy na to miejsce, ale no taka jest liga. No tak naprawdę, jeżeli ktoś by powiedział, że Katowice spadną, nie wiem, w połowie pierwszej rundy, to nikt by w to nie uwierzył. Kto by uwierzył, że Clearex będzie grał baraże tak naprawdę, więc ja myślę, że ta liga była tak kosmiczna, że przyjmujemy z pokorą. Chcemy wykreować kilku liderów, nie kupimy ich, musimy ich wytrenować, stworzyć i po to był ten sezon. No niestety takie mecze jak dzisiaj, zagraliśmy kilkanaście takich meczy, no i stąd się wzięła niestety ta pozycja, uważam, że trochę za niska, ale no musimy to przyjąć z pokorą. Czy w przerwie między kolejnymi sezonami będzie bardzo przemawiany skład gliwickiej drużyny? Znaczy, ja bym nie chciał się na ten temat wypowiadać. Ja mam kontrakt do końca kwietnia, wypełniłem go. Teraz czekam na rozmowy z prezesami. Myślę, że zawodnicy też zostaną ocenieni. Ja zostanę oceniony tak naprawdę. Oczywiście ja mogę być zadowolony, ale prawda jest taka, że prezesi ocenią tą sytuację. Mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że nie żyję z tego. Jestem zawodowo inaczej związany, więc nie muszę z jakimiś wypiekami na twarzy jakby czekać na taką decyzję. Ale myślę, że chyba każdy, kto zna się na futsalu, widzi, że ta drużyna naprawdę zrobiła ogromny postęp między choćby pierwszym meczem z AZS-em, a tym meczem, który dzisiaj zagraliśmy, bo tak naprawdę nie byliśmy gorsi dzisiaj od Torunia.
Piotrze, dzisiaj jak z Toruniem walczyliście jak równy z równym, ale na końcu zabrakło trochę umiejętności, aby nie stracili bramki. No tak, mógłbym powiedzieć, że mecz na remis, ale Toruń wygrywa, skoro strzelił jedną bramkę więcej, wygrywa zasłużenie, tak? Pierwsza połowa, takie futsalowe szachy, druga połowa. Wiedzieliśmy, że jak pierwsza bramka padnie, obojętnie w którą stronę ten mecz się otworzy, tak? Chcieliśmy strzelić ją my pierwsi, nie udało się, ale summa summarum wyszliśmy na remis. No i ta nieszczęsna ostatnia minuta, 20 sekund przed końcem dostajemy bramkę, no nie udało się już podnieść. Ja myślę, że ten mecz pokazuje jakby cały sezon, tak, jaki był. No, zabrakło tych niuansów, tych takich przede wszystkim doświadczenia. To jest młody zespół. Gdzieś tam w tych meczach, w których przegrywaliśmy tak naprawdę na styk, gdzieś ktoś popełnił błąd i myślę, że teraz przyjdzie czas na refleksję, na ocenę, analizę indywidualną, jak i zarówno drużynową i wyciągniemy wnioski. Mam nadzieję, że w tym samym składzie lub jeszcze większym z tym samym trenerem będzie nam dane współpracować i tworzyć to, co stworzyliśmy od początku tego sezonu i myślę, że to w przyszłości zaowocuje. Piotrze, jak ocenisz osobiście ten swój sezon w Gliwicach? Przyszedłeś z Clearexu, z mocnej drużyny Gliwic. Jak ocenisz tak względem własnym? Ja myślę, że tak jak zespołowo, tak? No, przychodząc gdzieś tam były jakieś cele, czy w głowie, czy powiedziane, czy po rozmowach z prezesem, z trenerem, z resztą drużyny, nie udało się. Ja indywidualnie oceniam mój sezon jako słabszy, ale tak jak mówię, no, przychodząc do Gliwic, zaczynając pracę z trenerem Waniczkiem, no, trener mnie poukładał, dał jakąś tam wiedzę taktyczną, której wcześniej na pewno nie było aż tak wielkiej i teraz ode mnie zależy, tak jak rozmawialiśmy z trenerem, co ja z tym zrobię, tak? No, teraz ten sezon jest nieudany, ale to jest praca na przyszłość i wierzę, że to przyniesie efekty indywidualne, jak i drużynowe. Marcin, dzisiaj trzy bramki, które dały zwycięstwo Toruniowi. No, jesteś bohaterem nie tylko tego meczu, ale sezonu, bo cały czas walczyłeś do końca o koronę Króla Strzelców z Aleksandrem Bondarem. To chyba dla ciebie nie tylko udany mecz, ale też cały sezon. No, myślę, że sezon można zaliczyć do udanych, ale na pewno nie patrzmy to na to w pryzmacie tego, że w którymś z meczy byłem bohaterem. No, jestem od wykańczania akcji, udaje się, to wpadają bramki, także z tego należy się cieszyć. Dzisiaj wydaje mi się, że trzeba pochwalić całą drużynę za determinację. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że przeważamy w tym meczu, jesteśmy lepsi, tylko brakuje nam tej kropki na niej, żeby strzelić bramkę. W drugiej połowie poprawiliśmy troszeczkę tą skuteczność, udało się i fajnie, że na zakończenie, grając w tak pięknej hali, trzy punkty zostają w Toruniu i stawiamy taką wisienkę na torcie, bo wydaje mi się, że sezon był naprawdę udany dla nas, choć zabrakło niewiele, żeby grać o medale. Taki dobry mecz na hali Toruń Arena. Chciałbyś tu grać więcej spotkań? No na pewno, nie tylko ja, każdy z zawodników aż chce się grać, jak się wychodzi na taką halę. Publiczność myślę, że też dopisała, także na pewno w przyszłym sezonie będziemy bardzo chcieli, żeby tutaj wrócić. Pierwszy sezon FC Toruń, piąte miejsce jako Beniaminek. Myślisz, że przez wakacje apetyty wam urosną o lepszy wynik w przyszłym sezonie? Ja myślę, że apetyty rosły w miarę sezonu, bo jak można było patrzeć na tabelę po każdej następnej kolejce, było widać, że stać nas na to, żeby grać o wyższe cele. No niestety gdzieś tam noga się kilka razy powinęła, zabrakło nam naprawdę niewiele, ale w przyszłym sezonie myślę, że zrobimy wszystko. Czwórka to myślę, że będziemy nasze minimum, a na pewno będziemy grali o coś więcej.